Ja bym chyba to wszystko i pójdę owce wypasać. Idzie wąż, idzie w ciąg. Światło jest teraz nieodpowiednie. Wróć około południa. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Mój obraz, synogarlica nad łanem burzanu, wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. O! Miałem kiedyś pędzel z piór kuroliszka. Był doskonały do nakładania tempery. Ale straciłem go. Kot mi go zwędził. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz. I bezczelny. Dalej pójdziemy pieszo. Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że... Ty byś je znalazł? Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę? Ech, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś je w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Racja, Fingalu. Weźmy na przykład barona de Cordel. Odkąd obejrzał to nowe przedstawienie, ciągle próbuje się bratać z chłopstwem. I wszędzie szuka jakiegoś złotego rogu. Plama z farby. Śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. Ślady stóp. Wyraźne, ale...
bardzo małe. Niewyraźne ślady stóp. Tutaj też kapnęła farba. Niewyraźne ślady stóp. Skalne. To mi wygląda na sylwetkę Neckera. A to duże. Jakby troll? No chyba Neckery przedstawiły swoje zwycięstwo nad trollami. Sztuka propagandowa? Ha, ciekawe. Mam twoje rzeczy. Świetnie. Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Neckery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne, absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanów. Żartujesz? Dowcipny Wiedźmin. To tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę.